witam. I jedziemy tym razem na 45 km. 20 sztuk. Tak, 20 sztuk zwiększyłem. I co, z ostatniego lotu przyszły wszystkie. Było 41. Z tym, że jeden gołąbek się zawiesił. Przyszedł na drugi dzień. Zatrzymał się u jakiegoś hodowcy. Hodowca mi zadzwonił. Na drugi dzień wypuścił go i gołąbek przyleciał szybko. No, podejrzewam, że może dlatego, że pierwszy raz został puszczony i od razu na 41 km. Teraz też będzie leciał. No i zobaczymy. Okej. Jedziemy. Jesteśmy na miejscu. Godzina dochodzi za 25:08. No jest odległość na pewno 45 albo i więcej. Jeszcze zmierzę to dokładnie na internecie. I co? Taka oto okolica piękna. Lekkie mamy zachmurzenie. Słoneczko przebija za chmur. Okolica piękna. Pola zielone. Zboża jeszcze nie koszone. I gołąbki chcą wyjść. Poczekamy jeszcze chwilkę na pełne. Za 25. Gołąbki zostaną wypuszczone. 45 km w linii prostej. Na pewno będzie pięknie. Zobaczymy. 20 sztuk. I zobaczymy, jak sobie poradzą. Wywózka będzie już konkretna. Zobaczymy, jak odejdą. No, odchodzą zawsze fajnie. Jak mówię, z ostatniej wywózki 41 km są wszystkie. Jeden się zawiesił tylko, ale przyszedł na drugi dzień po wypuszczeniu przez hodowcę. No, wlazł gdzieś do gołębnika. Skubaniec. Pierwszy jego lot. I gdzieś się zaplątał, ale uczciwy hodowca oddzwonił i wypuścił. I gołąbek jest u mnie. Ok, dochodzi za 25, 8. Nie przedłużamy. Puszczamy gołąbki, zobaczymy, jak odejdą. 20 sztuk. Także któryś leci pierwszy raz znowu. Nie trzeba się cackać z gołąbkami. Pyk, gołąbki, radość. I poszły 20 sztuk. By dzieścinka z wronami. Zobaczymy, nie ma ścinki z wronami. Poszły w odwrotnym kierunku. Któryś tam poszedł w bok. Nie wiem, czy to mój, ale chyba nie mój. No, 20 sztuk poszły w odwrotnym kierunku. Teraz zawracają. Zobaczymy, czy wszystkie przyjdą. Nie wiem, czy wy widzicie, ja ich widzę. Poszły na kierunek. Tam za drzewem są. Nie wiem, czy wszystkie, bo jeden gdzieś tam jakiś widzę gołąb. Samotnie poszedł w odwrotnym kierunku. Ale nie wiem, czy to z moich, czy...
ale raczej chyba nie. Bo tu jakieś gołębie latają, tu nawet widać wrony, tam jakieś białe gołębie. Okolica piękna, tu kabli nie ma. No i co, ja już ich nie widzę. Poszły na kierunek. Puszczono za 25, 8. I jedziemy do domu gonić ich. Cichutko, pięknie. Ale taka cisza przed burzą. Okej, gonimy. Gołąbki, bo ja już ich nie widzę. I raczej ja ich tu już nie zobaczę. Poszły ten daleko. Pauza. Tam poszły, czyli w kierunku. Zwane bestie. No, jesteśmy na miejscu. Wybiło mi za drogą 58,5 km. I gołąbki są. Idziemy zobaczyć. Gołąbki są na daszku, widzę. Raz, dwa, trzy. Nawet wygląda, że jest więcej. Coś jest obcego nawet sprowadzone. Tu się dobija dwóch. Godzina za 25, czyli godzinę temu wypuściłem gołąbki. Ja jechałem gdzieś 55 minut. No, gołębie przede mną. Chyba są wszystkie. 20 sztuk. Za drogą mi wybiło 58 km i 500 metrów. A tak w linii prostej podejrzewam, że będzie więcej jak 45 km. Ale to jeszcze muszę sprawdzić. No, także gołąbków kupa na dachu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 21 na dachu, dwa we wlocie. Czyli 23 gołąbki. Tak się robi. Wypuszcza się mniej, przychodzi więcej. To jest, proszę Państwa, czary mary. Okej. Puszczę te. Dwa już weszły. To jest ten siwek. I tamta młoda samiczka. Pstra. One były we wlocie. Wpuściłem ich. A pozostała część siedzi na dachu. No niestety ja mam kłopoty, żeby wchodziły, bo gołębie nie są głodne. Są karmione. Trzeba będzie zmienić system. No ale podejrzewam, że są wszystkie, bo jest na dachu. No. Jest na dachu 21 sztuk, 2 weszło. 23, czyli 23. Widzę dwie przybłędy. Ale musi być więcej przybłęd. Gdzieś ich pociągnęły. No, następny chce wejść. Napić się wody. No ja mam basenik też na zewnątrz. Także to jest też, że nie ciągnie ich do gołębnika. Ale z jednej strony to jest dobre. Nie muszą mieć wszystkiego w gołębniku. Bo później taki gołąb nie wchodzi do obcych gołębników.
A gdy ma non-stop cały czas karmę i wodę w gojemniku, on już jest przyzwyczajony do tego, żeby szukać tam, nawet w obcych gojemnikach, wody i picia. Także dobrze jest dawać też jeść czasami na zewnątrz, poić na zewnątrz, nie cały czas w gojemniku. No dobrze, dwa weszły. Poczekamy na resztę. Ale są. To jest najważniejsze. A ja sprawdzę teraz, ile to jest w linii prostej. Czyli tak, wiem już wszystko. Wiem już wszystko. Odległość w linii prostej 46 km. No i tam 37 metrów. 370 metrów, ale to nieważne. Licząc 46 km w linii prostej. I wiem, kiedy przyleciały. Przyleciały o 8. Bo powiedział mi tu kumpel, który obserwował. Także 25 minut im to zajęło. Tylko jedyny mankament. Nie chcą wchodzić. 4 mi weszło. A pozostałe nie. Na dachu jest 20 sztuk. 4 weszło, czyli przyleciało. Puściłem 20, przyleciało 24. No, czyli cud. Jakieś przebłędy. Jest godzina 9. Po 9. 4 sztuki już w gojemniku. Mówię, puszczone były za 25, 8. O 8 w domu. Kumpel obserwował wszystkie wraz. I tak to się przedstawia sytuacja. Trzeba tylko czekać, aż wejdą. No z tym jest mały problem. Ale to jest do poprawienia, myślę. Najważniejsze, że 46 km dla nich to pestka. 20 sztuk puszczonych. W tym były jakieś na pewno co pierwszy raz leciały z takiej odległości, ale podejrzewam, że stado ich przyprowadziło. No, puszczę kury, bo najwyraźniej protestują. Czyli podsumowując, lot bardzo udany, bardzo szybki. Gołąbki w 25 minut. Z odległości 46 km w linii prostej. Za drogą mnie tam wyniosło to ta odległość 58,5 km. No i co, ja jechałem 55 minut. I wszystkie gołąbki, nawet w nadmiarze, już są w domu przede mną. I co? Okazało się, że kumpel przyszedł. Widział, jak rano wyjeżdżałem. W domu nie ma nikogo. Domyślił się, że wywózka. I mówi, przyszłem, obserwowałem. Mówi, wpadło, ileś puszczał. Mówi, 25 sztuk na dachu. Mówię, no nie, 20. No to masz naddatek. Czyli gołąbki w domu. Bardzo szybki lot, forma jest. Młodzież się spisuje, bo musi. To są gołębie bojowe, wojskowe. Na nich nie ma bata. Tylko problem z wchodzeniem, bo to jest niewyćwiczone. Jeszcze. Chyba za dużo dostają jedzenia i nie ciągnie ich do gołębnika, ale to jest kwestia wyszkolenia. Najważniejsze, że wracają. To jest jednak 46 km dla takich młodych, to nie przelewki, bo nie jednemu hodowcy, nawet dobremu z takiej odległości, gołębie się gubią albo przychodzą na drugi dzień.
u mnie wszystko pojawiło się przede mną. Okazało się 25 minut. I to jest podsumowanie tego lotu. Także kolejna wywózka już będzie dystans większy. Może 60 w linii prostej, może 70. Jak widać, ten lot nie zrobił na nich żadnej żadnego wrażenia. Mamy tą godzinkę. I co? No najważniejsze, żeby wypuszczać rano jednak gołębie. Ja często wypuszczałem nawet i o 10, o 11. Gołąb wypuszczony jak najwcześniej. Wtedy są efekty. No dziś puściłem nawet wcześniej, chociaż i tak powinny być jeszcze wcześniej puszczone. I to by było na tyle. Gołąbki wszystkie w domu. 46 km w linii prostej z hakiem. 25 minut powrót. Także nie udało mi się ich dogonić niestety. Trzeba by zainwestować w paralotnie, to może bym miał szansę. To tyle. Pozdrawiam i do usłyszenia.